Zapraszamy na kurs instruktora trójboju siłowego, który poprowadzą w Trójmieście Sebastian Kot i Grzegorz Wałga 19 sierpnia 2017 roku. Widzimy się w Energy Club Gdynia. Zapisy i szczegółowe informacje na akademiakfd.pl. Siema! Dzisiejszy odcinek będzie dosyć nietypowy, bo będzie o tym, jak zaczęła się moja przygoda z trójbojem z wyciskaniem. Będą małe omówienia wszystkich zawodów, wszystkich mistrzostw. A z racji tego, że jest ładna pogoda, nie będziemy nagrywać w żadnym studiu, na siłowni, ani nawet w samochodzie. Także wagon wyjeżdża i my będziemy nagrywać podczas spaceru kardio dla zdrowia w parku. Zapraszam Was na odcinek. Wagon rusza do parku. Idziemy. Moja przygoda z trójbojem siłowym zaczęła się tak naprawdę nie od trójboju, a od wyciskania. Zawsze wyciskałem więcej niż wszyscy na siłowni. Już tam w jakimś młodym wieku robiłem po 170-180 kg jeszcze w klapkach i w rękawiczkach. Kurwa, sam sobie się dziwię, że jeszcze wtedy wyciskałem w rękawiczkach, no ale jak to człowiek młody, tak głupi, nie potrzebował tego czucia żelaza. Teraz już bym tak nie potrafił. Tak samo jak i wyciskać w klapkach, dlatego podziwiam tych, którzy potrafią wyciskać w klapkach. A mam takiego jednego znajomego, i to, który robi wyniki takie, że nawet tam mnie w formie bije UX-em. Więc no, szacun okropny. W każdym razie co, zaczęło się to od Wieśka Tochaczka, czyli weterana mojego, naszego cieszyńskiego, który zajmował się trójbojem. I tak podglądałem jego treningi w sprzęcie również, czy w koszuli wyciskanie, czy właśnie przysiady w kaftanie. No i pojechałem na pierwsze zawody w wyciskaniu. Klasycznym to było bez koszuli. Dowiedziałem się wtedy, co to jest wyciskanie na komendy, gdzie na siłowni zawsze odbijaliśmy, odrywaliśmy dupę. I tak, gdzie na siłowni robiłem po 205 kg, tak później okazało się na zawodach, byłem w stanie zaliczyć tylko 190 i zająłem trzecie miejsce. Jedno z moich nielicznych trzecich miejsc, bo miałem go może ze 3 w całej karierze. Parę drugich, przeważnie były same złota. Było to w Mysłowicach. Przegrałem wtedy z moimi serdecznymi znajomymi, zresztą teraz. Jeden z nich właśnie też opowiadał mi o koszuli, przez to się zdecydowałem. Piotrek Słapa. Był na treningu ostatnio u mnie. Nie wiem, czy mieliście okazję poznać. Jak nie, to będziecie mieli. Na pewno zrobimy jakiś odcinek razem. A nie, był przecież na 400 kg wtedy. Co pokazywałem na jego koszuli niebieskiej. No, w każdym razie on mi wtedy pokazał, jak wygląda wyciskanie w koszuli. On mnie uczył wyciskać w koszuli. I dosyć szybko, już po paru treningach, prześcignąłem jego, prześcignąłem innych i od razu były potem treningi w Kuźniku Chorzów, gdzie po pierwszym założeniu koszuli robiłem po 260-70 kg, gdzie tak naprawdę robili jedni z lepszych, tylko taki wynik. Zrobiłem potem 290 kg treningowo, a na zawodach, na Mistrzostwach Śląska wtedy udało się bodajże zaliczyć 260 i 270 kg. To było wtedy. Jeszcze wtedy nawet nie miałem stroju startowego, tylko jakieś obcisłe spodenki, kurwa, gimnastyczne, nie wiem, co to w ogóle było. W każdym razie zrobiłem 270 kg. No i wygrałem kategorię. Dosyć fajnie to poszło. Następne były Mistrzostwa Polski w wyciskaniu już bez koszuli. Nie, to był Puchar Polski połączony z Mistrzostwami Śląska, sorry. Puchar Polski w Będzinie, wyciskanie klasyczne. Wynik 222,5 kg, to było w federacji IPF. Wtedy nic nie brałem. To było najlepsze, że robiłem 222,5 kg nic nie biorąc. Tak naprawdę, gdzie teraz nawet tyle nie robię, gdzie jestem na mostku, co prawda pouszkadzany jeszcze, ale tak naprawdę same sterydy dodały mi od tamtego wyniku, do maksymalnego wyniku, tak naprawdę 30 kg. Więc nie jest to jakiś mega przeskok, jak niektórzy twierdzą, że wszystko wyciskają te sterydy. No nie, ja już bez nich wtedy, nie mówię, że wcześniej, bo wcześniej coś tam pobierałem, ale potem już też nie brałem półtora roku. 222,5 kg. Taki był mój wynik, nie biorąc nic. Także myślę, że dosyć przyzwoity. Potem przyszedł czas na
Mistrzostwa Polski w koszulach. Pierwsza próba na 270 kg, gdzie treningowo też robiłem już 290. Byłem odwodniony, byłem po wirusie właśnie jakieś tam, po jakiejś jelitówce byłem. W każdym razie startowałem z wagą 105-200, dokładnie pamiętam, bo pamiętam, że dopijałem wtedy, żeby zmieścić się, żeby być w 120, ponieważ w 105 był kolega klubowy i musieliśmy to też jako podzielić, a też wtedy bym przegrał, więc uznaliśmy, że zostanę w 120, dlatego dopijałem, bodajże z litr wody wtedy. Zrobiłem tylko pierwsze podejście, 270 kg, dwa następne na 280 spaliłem, już mówię, byłem tak osłabiony, podwadniany, że szok. Na tych zawodach też, aha, no i wygrałem je, ale nie wygrałem je z wynikiem takim, bo wygrałem tylko ze względu na to, że konkurent mój tak naprawdę nie zrobił nic. Zaczynał od 280 i nie zaliczył żadnego powtórzenia. Gdyby to zaliczył, byłbym drugi, no. Tak by się to skończyło, a tak udało się zdobyć złoto. Gdzie oczywiście podeszła do mnie jako słaby, bo ze słabego zawodnika wtedy, no ale jedynego, który zaliczył, to mówię z tych powyżej tam powiedzmy 250-60 kg, który zaliczył, komisja antydopingowa. Oczywiście poszedłem wysikać się tam do tego kubeczka. Jedno co jest chujowe, że stoi nad wami gość, patrzy wam się na siura, czy lejecie, czy nic nie dolewacie. Sama taka sytuacja jest dosyć irytująca, stresująca, że nie mogłem się oddać. Musiałem sobie puszczać wodę, trzymać się kafelek, kombinować. Tam jakiś wywiad, oczywiście wyszło, że prawie już bym wpadł na samym początku z racji tego, że robiło mi wlewy płynów wielolitrowych pielęgniarki po tym właśnie odwodnieniu. No, ale udało się z tego jakoś wybrnąć, więc wróciłem wtedy do domu z tytułem mistrza Polski. Jak się później okazało, testy właśnie te dopingowe wykazały obecność nandrolonu, śladową ilość nandrolonu, która tak naprawdę dwa tygodnie później jakby była robiona, już by jej nie było, bo środek był brany 18 miesięcy wcześniej bodajże, także bardzo długa wykrywalność tego środka jest. Nie wiem, jak niektórzy mogą to brać świadomie, dlatego myślę, że wszystkie wpadki na nandrolonie, jak wiecie na przykład kto, na pewno były jakimś albo hachmęceniem, albo po prostu nie wiedzieli, nie? No i po tej wpadce przyszła kolejna starty w federacjach zawodowych. Od razu na Mistrzostwa Europy, do Trutnow, Federacja GPC, walka z Czechem do ostatniego podejścia i moje pierwsze 300 kg. Pierwsze 300 kg moje, no byłem przeszczęśliwy, dało mi ono tytuł Mistrza Europy. Do dziś się zastanawiam, jak ono mi mogło dać tytuł Mistrza Europy, skoro to było zaledwie 300 kg, ale jak teraz widzę na przykład swoje starty, gdzie ja robiłem 350-60, a ludzie za mną 280, także widzę, że albo ja jestem fajny, silny i mam do tego predyspozycję, albo oni są po prostu chujowi, albo po prostu nie przyjechali ci najlepsi zawodnicy. W każdym razie Mistrzostwa Europy GPC, wynik 300 kg, pierwsze 300 kg. Mistrzostwa Świata WUAP, wynik 310 kg, znowu walka do ostatniego podejścia, gdzie już ostatnie podejście zmienialiśmy o 2,5 kg, cofaliśmy, dodawaliśmy, w zależności od tego, kto więcej ważył. Obydwoje wycisnęliśmy ciężar, ale ja ważyłem mniej i to był mój pierwszy tytuł mistrzowski na świecie w Federacji WUAP z wynikiem 310 kg. Tam też poznałem swojego, jak się później okaże, rywala, takiego na większości zawodów, Petra Bolfa z Czech, gdzie teraz obecnie już jestem krok milowy przed nim i absolutnie mi nie zagraża. Dodam, że ja wtedy wyciskałem w pojedynczej koszuli, a on od razu już w potrójnej. Puchar Europy Federacji WPC z wynikiem 315 kg, także jak widzicie, szło to cały czas do przodu. No 315 kg. Na drugi dzień również zdobyłem z wynikiem 230 w kategorii klasycznej. Także była to dwudniowa impreza taka, obydwie wygrałem. Moja pierwsza nagroda finansowa wtedy całe 100 euro. Kurwa, balet trwał i końca nie było widać. Następne były Puchar Europy, czy Mistrzostwa Europy, w każdym razie nie pamiętam, organizowane były w Łodzi Federacji WPA, od razu też wtedy pobiłem rekord Europy wynikiem 325 kg, więc znowu skok, waga ta sama, a znowu skok siły,
czy nie siły techniki w koszuli, tak to można nazwać, bo klasycznie ciągle robiłem około 230 do maksymalnie 240 kg. W każdym razie wygrane 325 kg, nowy rekord Europy WPA Łódź. Przyszła pora na Mistrzostwa Polski WUAP i GPC i wynik 330 kg w kategorii 110, ważyłem wtedy 109 kg. No wygrałem wtedy wszystko, co się dało. Wszystko. Pucharów miałem chyba z 5, medali z 5, jakieś mnóstwo rzeczy, bo tam powygrywałem nie dość, że Open, to jeszcze za najlepszy wynik, to jeszcze za kategorię. No mnóstwo tego było, naprawdę tego było mnóstwo. 330 kg Mistrzostwa Polski WUAP. Potem były intensywne przygotowania do przekroczenia 350 kg na Mistrzostwa właśnie Świata Federacji WPA, gdzie zaczynałem od kilogramów 330 też, czyli zaczynałem od ciężaru, który w Zalesiu zaliczyłem jako właśnie ostatni. Taką sobie przyjąłem właśnie zasadę, że tak będę robił. I no i udawało się to do tego czasu. Tam poznałem też gryf Texas Power Bar. Najgorszy gryf na świecie do wyciskania. Nie wiem, dlaczego tak często go używają. Albo pewnie też ze względu na kwotę, bo nie jest drogi, a jest bardzo miękki. Sprężynuje za każdym razem, kiedy dynamicznie wychodzi się w górę. On wręcz cofa się, bo zostają ciężary. Ciężary robią tąpnięcie, a jeżeli tąpnie Wam 350 czy 330 kg na przedramiona, bardzo ciężko jest to wypchać, dlatego najwięcej wypychali ludzie w potrójnych koszulach, którzy nie bazowali na dynamice wyjścia, tylko po prostu na samym pchaniu razem z koszulą. Więc 330 kg, trzy podejścia spalone. Poszedł protest. Dlaczego były spalone? Bo wszystkie zostały wyciśnięte. Po proteście dostałem czwarte podejście. Czwarte podejście również wycisnąłem i również mi spalili, po czym tam organizator powiedział, że oderwałem pośladki. Powiedziałem, że im pokazali nagranie z kamer, nie mieli. Po przekroczeniu granicy się okazało, że nagranie jest. Na nagraniu doskonale widać. Także jak widzicie nagrania, widzieliście nagranie, znaczy się pośladki nie zostały oderwane niesłusznie, po czym organizator zaproponował, że wyśle mi ten złoty medal i dyplom, gdzie powiedziałem mu, że no żeby się pierdolno w głowę, no bo jak tak można robić. Wziąłem ten złoty medal i przeznaczyłem na akcję charytatywną. Sprzedałem go za 1000 zł. Na leczenie Piotrusia, do którego też ostatnio zbierałem pieniążki ze sprzedaży medali. Za 1000 zł poszedł ten jeden medal. Także tyle chociaż mogło się przydać z tej nieszczęsnej Ukrainy. Od tego czasu nigdy w życiu powiedziałem, nie wystartuję na Ukrainie, mimo zaproszeń. Powiedziałem, moja noga tam nie postanie za te oszustwa. Oczywiście wygrał Ukrainiec. Po tej nieszczęsnej Ukrainie obrałem sobie za cel Mistrzostwa Europy WUAP. Zarówno w trójboju, jak i w wyciskaniu RAF i w wyciskaniu w koszuli. Chciałem wystartować 3 dni pod rząd. No i co? I znowu jakaś jelitówka. Jeszcze wtedy Ewa, moja była dziewczyna. Pamiętam, jak jeździła ze mną wszędzie, bo nie potrafiłem wstać z łóżka. Przesrane, dosłownie. Przesrana sprawa. No, zgubiłem wtedy chyba z 10 kg, ale pojechałem. Pojechałem zastoperowany, wszystko co się tylko dało. Wycisnąłem wtedy zaledwie 310 kg na drugi dzień, bo w pierwszym dniu robiłem trójbój. 270 kg trójbój, oczywiście RAF w wersji klasycznej, w zwykłych neoprenach. 270 kg przysiad, 230 kg ławka i 280 kg ciąg bodajże, bo 300 już mi się nie udało wciągnąć. To mi dało tam chyba drugie miejsce i tytuł wicemistrza Europy, czy mistrza Europy, bo to wtedy robiłem w tej niższej kategorii. W każdym razie nie była dobrze obsadzona, więc nie ma się też czym chwalić za bardzo. No i na drugi dzień przegrałem z wcześniej wspomnianym Petrem Bolfem. Z racji tego, że on zrobił 330, ja zrobiłem te 310 tylko. 330 już nie wycisnąłem. Po prostu 10 kg, które wagi mi zeszło, dało koszuli znowu już nie takie sprężynowanie, jak powinno. Także to były Mistrzostwa Europy WUAP, Praga, zakończone na drugim miejscu w wyciskaniu i na pierwszym miejscu w trójboju klasycznym. Następny był Trutnow znowu, też Federacja GPC, to był Puchar Karpat. Udało mi się tam bodajże zrobić 335 kg.
próbowałem też 345 i 350, ale zabrakło odrobinę. Po czym jechaliśmy do Portugalii. Portugalia to są moje najpiękniejsze mistrzostwa. Mistrzostwa świata w WPC. Najlepsze wspomnienie. Potężna forma, potężna naprawdę forma niskiej wagi, 116 kg, gdzie zaczynałem od 340 kg, czyli 5 kg więcej od tego, ile wynosił mój rekord. I zrobiłem to z taką gładkością, że od razu dałem 350,5. Zrobiłem 350,5. Sędziowie mi spalili za ruch nadgarstka, tak naprawdę, czyli za pierdoły. No ale to było WPC, tam naprawdę sędziowali bardzo, bardzo ostro. To w Polsce w ogóle sobie nie wyobraża, tak samo w IPF-ie niby sędziują ostro, ale tak jak sędziowali w WPC, masakra. No jednej strony masakra, z jednej strony coś pięknego, bo nie było żadnych oszustw, że komuś zaliczali, a komuś nie. Gonił mnie Kazach. Kazach miał zaliczone 320 kg i szedł tak jak ja na 352,5 kg, ponieważ ważył... Nie, on ważył więcej. Musiał iść więcej ode mnie. No ale on tego nie wycisnął. Ja wycisnąłem 352,5, zaliczyli mi 352,5. Jednocześnie biłem z Rosjaninem. Za każdym razem podejściem biliśmy rekordy świata. Ja pobiłem rekord świata, on pobił, ja pobiłem, on pobił. Aż w końcu on na ostatnie zrobił 375. Jak on to kurwa zrobił? Nie wiem, nikt tego nie wie. Gość w ogóle nie szedł dynamicznie. Oporowało mu to, tak jakby miał coś zamontowane w rękach po prostu. Niski krasnal, ja wtedy brody nie miałem, on miał brodę. Ja miałem taką małą, więc przypuszczam, że stąd też brał siłę albo wychował się pod jakimś reaktorem. Nie wiem, w każdym razie najlepsze mistrzostwa w WPC, wynik 352,5 kg i tylko srebro. Co w Europie gdzieś tutaj dałoby mi całkowite złoto w każdej jednej federacji. Powrót do Polski, mistrzostwa Europy WPA. 340 kg i atak na 360 oraz 370 kg. Nieudany, zaliczone 340. Na tym zakończyłem. Mistrz Europy kategorii absolutnej federacji WPA. Potem był okres takiego budowania siły pod RAW, czyli pod klasyczne wyciskanie. Wtedy też robiłem rekordy, robiłem 255 kg z zatrzymaniem 245 na jednych, drugich zawodach. Wtedy też była dosyć fajna forma na koszulę, bo w Zalesiu zrobiłem 355 kg. Pechem było, że rozerwałem wtedy klatkę 4x7 cm, ale z tą rozerwaną klatką, jeszcze o tym nie wiedziałem, a szedłem jeszcze wyciskać 365 i 365 wycisnąłem. Nie wiedziałem, co mnie tak boli, czemu tak ciężko idzie, ale wycisnąłem to jakoś. Na trzecie podejście już mi zabronili. Chciałem iść, mimo że już takiego napęcznienia klatki, ale już ze mnie ściągnęli koszulę, że mam nie iść, bo urwę do końca. No i co się okazało słusznie, bo to rozerwanie było naprawdę potężne, a do startu na lidze, gdzie chciałem się dostać do top 3, liga naprawdę mega obsadzone zawody. Jeżeli ktoś się chce liczyć w Polsce, musi być co najmniej w top 10. Mi się udało być w top 3 jako trzeci. Zrobiłem też wtedy rekord ligi. Teraz ten poziom poszedł do góry. Ja oczywiście teraz nie trenuję jako tako RAW, ale nie wiem, czy uda mi się chłopaków nadgonić. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy może w przyszłym roku, jak to się uda. W każdym razie po trzech tygodniach już, bo jakoś tak, wystartowałem właśnie na lidze z tą ledwo zaleczoną klatką i zrobiłem jeszcze 237,5 kg z rozerwaną klatką. Ludzie byli w szoku, bo nikomu też nie mówiłem, ile wyciskam. Mówiłem, a ledwo 200, ledwo 200. I wprowadziłem taki element zaskoczenia, gdzie no udało się wygrać. Udało się wygrać, może nie całkowicie, ale trzeci w kategorii open, czyli całkowitej ze wszystkich trzech rzutów byłem. Wracając do tych 365, to jest w single ply, czyli w pojedynczej koszuli, w kategorii do 120 kg, 125. To jest rekord Polski wszechwag, czyli największy ciężar wyciśnięty kiedykolwiek przez Polaka od czasu istnienia w ogóle dyscypliny. Jednocześnie był to, jest chyba do teraz, drugi wynik na świecie, te 365, tak, to był drugi wynik na świecie właśnie w single ply, jeżeli chodzi o kategorię 125 i nawet w kategorii ciężkiej, tam bodajże chyba wtedy, na tamten czas, co nie było tak daleko, bo to jak dawno temu, chyba byłem czwarty wynik, to był możliwe, jeżeli chodzi o pojedyncze koszule. Liczę już z IPF-em, bo tam w najcięższej kategorii wtedy
Finn, kurde, nie przypomnę sobie jak się nazywał, zrobił 400 kg, ale on też ważył chyba ze 180. Także naprawdę dobry wynik. I od tego wyniku też chciałem potem zaczynać na Mistrzostwach Europy w UAP na Węgrzech. Dosyć drogi wyjazd. Drogi wyjazd, naprawdę, wierzcie mi, a bez sponsorów takie wyjazdy to potrafiłem odkładać pieniądze, żeby tylko jechać. I pojechałem na Węgry, co się okazało. Texas Power Bar, mój ukochany. Ustawiłem sobie wtedy na piosenkę na pomost Omnadrenowego Rycerza. Byłem naprawdę w mega formie, byłem gotowy na 380 kg, bo robiłem to treningowo, bez problemu. W singlu, mówię, cały czas. Dostałem tą sztangę do ręki i tak mi zaczęła chodzić. Nie wycisnąłem jednego, drugiego. Za każdym razem przed zablokowaniem łokci było to tąpnięcie. Aż w trzecim podejściu, zresztą zobaczycie na filmie, w trzecim podejściu pękła mi kość przedramienia, co odczułem dopiero po ściągnięciu taśmy, po ściągnięciu koszuli. Całą drogę wracałem, miałem rękę tak spuchniętą. Dramat. No pękła kość przedramienia. Tyle, nie udało się, nie zaliczyłem nic. Pieniądze na wyjazd poszły w błoto, nie przywiozłem żadnego tytułu. Przykra sprawa to była. Potem była przerwa i zaczęliśmy przygotowania do... Miałem już w ogóle wtedy nie wyciskać w koszuli, wkurwiłem się wtedy okropnie, ale parcie na to, żeby przekroczyć te pierdolone 400 kg było tak ogromne, że nie dałem rady, mi się to śniło normalnie. Śniło mi się, rozmyślałem o tym po nocach. No i doszliśmy do wniosku, że spróbujemy zaatakować te 400 kg. Tutaj kolega po robocie śpi, właśnie imprezowaliśmy wczoraj, jak widzicie jeszcze nie doszedł do siebie. Ja jako, że mam bardzo szybki metabolizm, to trawię procenty niesamowicie szybko. Tak serio, nie piłem wczoraj, żeby nie było. Byłem tylko zjeść golonko i piwo bezalkoholowe, bo kieruję samochodem, niestety. Dzisiaj może się coś napiję, bo idziemy KSW oglądać. W każdym razie wracając do tematu, 400 kg, powstał projekt 400 kg, zaangażowany też był w to Sebastian. Od tego się zaczęła właśnie cała przygoda z KFD, z racji tego, że wszyscy chcieli to oglądać. Nagle temat koszul stracił tabu, temat sterydów zaczynał tracić tabu, ludzie zaczęli się interesować. Coś, co miało być kontrowersyjne i odebrane źle przez ludzi, okazało się strzałem w dziesiątkę. Ludzie chcieli to oglądać, chcieli mnie słuchać, bo mówiłem prawdę, nie ma co ukrywać. Prawdę ludzie chcą wiedzieć, dużo ludzi się też dowiedziało o tym, jak to wygląda od kuchni. Nawet ludzie, którzy nie interesowali się sportem, zaczęli się interesować nagle, bo ciężar 400 kg, bo jest gość, który mówi o tym wszystkim głośno. No. Jak to się skończyło, sami widzieliście. Koszula pękła, przygotowania całe poszły psu w dupę. Nie zrobiłem nic. Teraz jeszcze walczę o odszkodowanie z firmą. Zobaczymy, może się uda. I co? Rusza za niedługo znowu projekt drogi do 400 kg i mam nadzieję, że w listopadzie tego roku uda się go zrealizować, a nawet więcej. Także tyle. Zapraszam Was do oglądania mojej drogi do 400 kg. Tym razem zrobimy to totalnie z głową. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro!